Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam nowy zestaw skinów dla mrocznej wersji bombowych barw. Stało się! Po zapowiedzi nowego sklepu na Twitterze Fortnite, tak jak się domyśleliśmy, nadeszła premiera Bombowego Mroku. Twórcom gry jakimś sposobem udało się ukryć tego skina przed wydobywcą danych, ale zbierki lotnie znaliśmy już przedwcześnie. Jest to kolejny przypadek skina za 1200 V-dolców z Backblingiem. Zbierak za to kosztuje tyle samo, co sam skin. Czy warto? Jak macie tęczorożca, to moim zdaniem warto jest zachować sobie te V-dolce. A co do lotni, jeśli szukaliście czegoś bardzo fajnego za 1500 V-dolców, to jak najbardziej. A dlaczego? Zobaczcie już za moment. Zanim jednak przejdziemy do wycinku z meczu z tym skinem, to serdecznie was zachęcam do wyrażenia swojej opinii na temat tego zestawu skinów w komentarzach. Okej, przejdźmy do gry. No i wyskoczyliśmy już i lotnia wygląda... tak. Okej, wow, jest o wiele lepiej niż się spodziewałem. Pamiętajmy, że jest lotnia za tylko 500 V-dolców, a nie za 800 czy 1500. I wygląda bardzo fajnie. Wydaje te same dźwięki co kostka. O nie. Okej. O nie, what... O. Ja się przestraszyłem, a to był ten... ktoś użył kostki po prostu. No ale przynajmniej nas nie zabił jeszcze. Okej, nie mam pojęcia, gdzie on jest. Jest gdzieś tutaj, jest gdzieś... Gdzieś tutaj lata sobie. No ale na razie nie jest... No ale na razie... O, starczy zabawy. Okej, tego nie chciałem robić, niepotrzebnie. No bo chcemy spojrzeć na skina. No i tak wygląda sam skin. Z bliska. Bardzo fajnie świeci tymi wzorkami. Kostka też się świeci i zostawia jakąś małą smugę nawet czasami. I co ciekawe, ten skin jest za tą samą cenę co bombowe barwy, czyli 1200. No i ma backbling. Nie jest to pierwszy raz, kiedy niebieski skin ma plecak, ale... Ale w tym przypadku jest on bardzo fajny. A przy okazji to tam jest niefajny typek. Niemiły, a ja mam mało ammo. Tutaj ktoś wziął tą kostkę, ale zwiał. Okej, może robimy to samo. To w miarę pasuje do tej postaci. Okej, co on robi? O nie, on ma pompę. Okej, nice. Okej, udało nam się. A teraz spójrzmy na zbierak. Bo jak możecie wiedzieć, to tęczorożec, czyli wesoła wersja tego zbieraka, ta oryginalna, zmienia swoje światełko na rogu, co paręś tam kili. No i tutaj chyba też. Nie mam porównania pod ręką, ale na pewno dla was przygotuję coś tutaj z boku, żebyście mogli zobaczyć, czy się zmienia ten zbierak. Bo mam już 4 kile i powinien się zmienić. W końcu jest to zbierak w cenie samego skina. Więc fajnie było, jakby był jakiś interaktywny. Okej, nie jest źle. Jakoś nam idzie. Choć trochę czuję niepewność w moim celowaniu. I w mojej amunicji na pewno czuję niepewność. By the way, to tak brzmi ten zbierak. Czyli kontrastuje do tęczorożca. No ale nie dziwię się. To właśnie miała być taka mroczna edycja tego skina. Tego całego zestawu bombowych barw. Okej, tu ktoś może być niedługo. Ktoś tam użył sobie wyrwy. Tutaj coś się działo, ale chyba już jest po zabawie, po imprezie. No, ale może jakieś ammo. O, pompa jest, to wezmę. To się może przydać. Dobra, chyba nic tu po nas. Zwijamy z tym wózkiem glopowym. Ten coś się wtopił. Siop. Tutaj ammo. Więcej ammo. No i typek na drzewie, no to fajnie. Poszlałem się z nim normalnie. O. O, nice. Okej, to mi się podoba. Spoko leczenie, spoko bronie. Okej, ammo. No dobra, to było na tyle z tamtej gierki. Już nic ciekawego się nie działo później. Głupio padłem później, więc nieważne. Ale chciałbym pokazać wam jeszcze parę fajnych kombinacji z tym skinem, z tą postacią. Bardzo podoba mi się połączenie tego skina z tymi skrzydłami Destrukcji. Z tą kulą od Fortuny. Tak, dobrze pamiętam? Tak, od Fortuny. I do tego jeszcze plecak kruka. I może... Ale może... nie, to raczej nie. No dobra. To tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w szkole.